Czy jeśli w ciągu dnia mam dużo czasu, w którym nie pracuję, to jeśli wybiorę dyżur na tachografię, to nie liczy się to do tygodniowego czasu pracy? Dyżur Dawid nie liczy się tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy kierowca po zakończonej pracy rozpoczął dyżur, czyli pozostał w dyspozycji, ale nie podjął pracy. Przykład: Jestem kierowcą, skończyłem dzisiaj pracę. I szefu mówi: Honor, hono Tutaj, o dobrze, że Cię widzę. Słuchaj, jeszcze może za 2-3 godziny trzeba będzie tam przewieźć. Tam towar, gdzieś tam 20-30 kilometrów. To na razie jeszcze tam nie spożywaj żadnego alkoholu, bo, bo może będziesz potrzebny. Chcesz zostać tutaj w robocie, posiedzieć, czy może iść do domu? Pójdę do domu. I. W tym momencie rozpocząłem tą dyspozycję. Idę do domu, ale po trzech godzinach szef zadzwonił i mówi: Dobra, dzisiaj już nic z tego nie będzie, także rób sobie, co chcesz. To ten okres nie będzie mi się liczył jako odpoczynek, nie będzie mi się wliczał do czasu pracy. Ale jeżeli w godzinach pracy ja podjęłem pracę, jeszcze jej nie zakończyłem i zaznaczam sobie dyżur, dyspozycję, może tak być. Podjechałem pod załadunek czy rozładunek, a ten opieszalec, który miał się tym zająć, mówi: Teraz nie, no teraz to ja tam, wiesz, już herbatę sobie nagotowałem, lubię gorącą, to od razu już kanapkę rozwinęłem, bo żona zrobiła. Za jakieś 20 minut, 30 minut to, to cię wezmę. Ja nie wiem, czy za 20, czy za 30, bo tak zagaił. Więc siedzę i czekam na jego gest, kiedy pozwoli mi podjechać pod tą rampę, żeby mnie rozładować czy załadować. To jest dla mnie dyżur, który będzie mi się wliczał w czas pracy kierowcy ten cykl 24 godzinny, tak? Będzie mi się to wliczało. A tam skończyłem pracę, miałem dyżur, nie podjąłem pracy, nie liczy mi się to do czasu pracy.